Gość dnia. Edyta Szewczyk, witam Państwa w audycji Gość dnia. Dzisiaj mam przyjemność gościć Panią Ninę Matczak z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Witam Cię, Nina, bardzo serdecznie. Witam. Dla niektórych jeszcze trwa majówka, ale my już możemy wstępnie podsumować, jak majówka wypadła w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i na zamku. Ile osób Was w ciągu tych trzech majowych dni odwiedziło? No niestety w tym roku majówka nie rozpieszczała nas, jeśli chodzi o pogodę. Padał deszcz, no, było dość zimno, ale jest mi bardzo miło podzielić się z Państwem taką informacją, że zamek i pozostałe nasze obiekty, czyli budynek ekspozycyjny i oddział Muzeum Pozytywizmu w Głodczyźnie, w sumie odwiedziło ponad 1000 osób, a to jest rekord. Także w tym roku padł rekord tych odwiedzin. Jest nam niezmiernie miło i oczywiście no, majówka się właściwie jeszcze nie skończyła. Ciągle mamy ten maj, więc oczywiście cały czas zapraszamy do zwiedzania. O tym, co się w maju będzie działo, a będzie działo się sporo, będziemy za chwilę rozmawiać. Ale zanim przejdziemy do wydarzeń majowych, chciałabym porozmawiać o dwóch konkursach. Tylko miesiąc został na zgłaszanie prac do Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Moja Przygoda w muzeum. Tak, zaprosiliśmy do udziału wszystkie dzieci w wieku od 5 do 18 lat. Jest to konkurs międzynarodowy, u nas odbywa się etap regionalny. Warunkiem udziału w tym konkursie jest wykonanie pracy plastycznej pod tytułem Moja przygoda w muzeum w Gołodczyźnie i przesłanie jej właśnie na adres muzeum w Ciechanowie do 31 maja bieżącego roku. Serdecznie zachęcamy przygotować i serdecznie zachęcamy, żebyście przygotowali w pracę, wysłali je do nas, ponieważ został, jak tu powiedziała Edyta, tylko miesiąc na przygotowanie tych prac. No i przy okazji też zapraszamy do zwiedzenia wszystkich obiektów w Muzeum Pozytywizmu, bo oczywiście mogą się one stać niebywałą inspiracją uczestników właśnie do wykonania takiej pracy plastycznej. Czy technika wykonania tej pracy jest dowolna? Czy musi być to obraz namalowany, narysowany kredkami? Jak to? Technika jest dowolna, z tym, że na płaszczyźnie płaskiej. Także zachęcamy. Skoro konkurs, to pewnie i przewidziane są nagrody. Tak, nagrody są przewidziane. Mamy już sponsora nagród. Będą to dość wartościowe nagrody, także tym bardziej zachęcam. No i później, myślę, że to już największa będzie nagroda, jeżeli wyślemy tą pracę do Torunia, do Muzeum Okręgowego w Toruniu i tam w konkursie międzynarodowym zostanie ona wywieszona właśnie i pokazana tamtejszym osobom i turystom. Szerszej publiczności. Dokładnie. Drugi konkurs to 12. Ogólnopolski Konkurs Poetycki o laur posła prawdy. Tak, w tym konkursie warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do 15 maja bieżącego roku pracy. Powinna ona promować twórczość Aleksandra Świętochowskiego, czyli wybitnego pozytywisty polskiego, który w Gołoczyźnie tworzył, żył, no i tam też zmarł. Jeśli chodzi o ten konkurs, jest on adresowany do osób, do uczniów szkół ponadpodstawowych, a także dla osób dorosłych. No i wystarczy napisać utwór, który nigdy wcześniej nie był publikowany i nie nagradzany w trzech egzemplarzach i wyłącznie w maszynopisie. No i rzeczywiście wysłać go na adres muzeum w Gołodczyźnie. Mhm. Czy to utwór też jest dowolny? Czy to może być, nie wiem, poemat, fraszka? To może być opowiadanie, to może być nowela, to może być esej. To już zależy od uczestników konkursu. Wszystkie informacje, bliższe informacje, więcej informacji znajdują się na naszej stronie internetowej i też facebookowej. Także odsyłam, zapraszam do udziału. Na pewno warto wziąć udział w obu konkursach w zależności od tego, ile ma się lat. Tak? Młodszych zapraszamy do konkursu plastycznego, natomiast starszych do konkursu poetyckiego. Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie razem ze swoim oddziałem w Gołodczyźnie co roku bierze udział w Nocy Muzeów. To idea bardzo już rozpropagowana, ciesząca się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem. Co przygotowaliście na ten rok? Może powiem, że Noc Muzeów jest już, wpisało się, jeśli chodzi o tradycję, właściwie na stałe do naszego dziennika spotkań, że tak powiem. Po raz pierwszy przystąpiliśmy do Nocy Muzeum w 2009 roku.
No i udostępniamy zbiory muzealne w godzinach wieczorno-nocnych, właśnie w ramach tej imprezy, imprezy Nocy Muzeów. Wszystkie muzealne placówki oczekują na Państwa do godzin, do późnych godzin wieczornych. Przygotowaliśmy na ten dzień wiele atrakcji, zarówno dla mieszkańców Ciechanowa, jak i turystów, którzy będą tego dnia do nas przybywać. Między innymi będzie to koncert akordeonowy w Gołotczyźnie, pokaz ognia, scenki z życia codziennego szlachty, warsztaty, no i oczywiście wzorem lat ubiegłych między wszystkimi obiektami, czyli między Zamkiem Książąt Mazowieckich, ekspozycją przy ulicy Warszawskiej oraz Gołotczyzną, dzięki wsparciu Urzędu Miasta Ciechanów będzie kursował specjalnie oznakowany autokar, bezpłatny autobus. Wszystkie wystawy będą dostępne całkowicie za darmo. Będą także inne niespodzianki oczywiście, ale może nie będę zdradzała wszystkiego. Zapraszam, żebyście Państwo do nas przybyli i sami zobaczyli. A ten koncert akordeonowy w czyim wykonaniu i ten taniec z ogniem, czy możemy to zdradzić w tej chwili? Taniec z ogniem będzie wykonany przez grupę Maori, natomiast koncert akordeonowy przez pana Pawła Nowaka, który jest akordeonistą, kompozytorem i aranżerem. Także zapraszamy. Tak. To w muzeum w Gołotczyźnie. Tak, to będzie w muzeum w Gołotczyźnie. Oprócz tego jeszcze będzie wystawa akordeonów do zobaczenia. To jest dość nowa wystawa, także będzie można jeszcze podziwiać akordeony. A w muzeum w Ciechanowie i na zamku, czy coś się będzie działo? Na zamku rycerze będą nas oprowadzać po wszystkich wystawach, natomiast będzie można zobaczyć wystawę Fakty i mity Ciechanowskiego Zamku, będzie można również obejrzeć wystawę Księstwo Mazowieckie, Intrygi, Trucizny i Smoki, czyli 300 lat niezależnego Mazowsza. Później można oczywiście zobaczyć wszystkie multimedialne zasoby właśnie Muzeum Zamku Książąt Mazowieckich, no i udać się do budynku ekspozycyjnego na ulicę Warszawską. Mhm. I tam oczywiście również mamy niespodzianki, ale może nie będę tutaj rzeczywiście wszystkiego zdradzać, bo ale na pewno będzie coś ciekawego i coś ciekawego dla dzieci. Gdzie najwięcej zwiedzających się spodziewacie właśnie, jeśli chodzi o Noc Muzeów? Myślę, że ciężko powiedzieć jednoznacznie. Chcielibyśmy, żeby równomiernie się rozłożyły osoby, które zwiedzają Muzeum Szlachty Mazowieckiej. Albo bo najlepiej, żeby wszystkie trzy miejsca każdy odwiedził. Tak byśmy sobie życzyli. Mamy nadzieję, że tak się stanie. Mhm. To jeszcze przypomnijmy, kiedy Noc Muzeów przypada w tym roku. W tym roku przypada 20 maja od godziny 17 do 23. Zapraszamy. A chwilę później też wasza już stała impreza, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Sama nie ukrywam, często ją odwiedzam, staram się co roku być. Kwiaty ogrodów i majowe muzykowanie. To są dwie połączone ze sobą imprezy. Tak, one odbywają się zaraz po Nocy Muzeów, czyli 21 maja od godziny 10 w kompleksie dworkowo-parkowym w Gołotczyźnie. Jak co roku, w trzecią niedzielę maja, dział etnograficzny Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie właśnie organizuje w zespole parkowo-dworkowym tą imprezę. Jest to impreza plenerowa, połączona nie tylko ze sprzedażą kwiatów, ale także wszelkich wyrobów z różnych tworzyw naturalnych, z wikliny, ceramiki, skóry, wosku, z drewna. Będzie można znaleźć różnie ręcznie tkane chodniki, regionalne kulinaria. Oczywiście nie zabraknie też atrakcji dla dzieci. Będzie i wata cukrowa, i obwarzanki. Na terenie parku będzie także funkcjonować kawiarenka, czego do tej pory jeszcze nie było. Będzie można tam sobie odpocząć, napić się kawy, zjeść jakieś słodkie ciastko. No i oczywiście w trakcie kwiatów ogrodów, wzorem lat ubiegłych, odbędzie się także mazowieckie majowe muzykowanie, czyli przegląd solistów i kapel grających tradycyjną muzykę z Mazowsza na dawnych instrumentach. Czy znana jest liczba wystawców, którzy zgłosili chęć wystawienia swoich produktów i kwiatów na tym wielkim kiermaszu? Lista nie została jeszcze zamknięta, także nawet dziś sama rozmawiałam z panią, która chciałaby wystawić kwiaty na tej imprezie. Także dokładnej liczby nie podam, na pewno jest to większa liczba niż w roku ubiegłym.
i wszystkie rodzaje kwiatów rabatowych, balkonowych, jeżeli jakie ktoś państwo nie ma... sobie wymarzą, na pewno tam znajdą. Tak, jeżeli ktoś nie ma pomysłu, jak udekorować ten balkon, swój balkon, no wiadomo, że pogoda, myślę, będzie coraz piękniejsza i będzie fajnie sobie usiąść na tym swoim balkonie, czy w swoim ogrodzie, no to rzeczywiście można tam jakąś inspirację też sobie zobaczyć i taki fajny balkon sobie zorganizować. Nie wiem, czy w tym roku będzie też taki wystawca. W tamtym roku był fachowiec od projektowania zieleni, który też udzielał takich fachowych rad, jaka roślina na jakie stanowisko się nadaje, czy na półcień, czy na słonecznione i tak dalej. Także być może w tym roku też takie osoby się pojawią i profesjonalnie doradzą, jakie rośliny wybrać, bo to, co nam się podoba i co sobie wymarzymy, niekoniecznie się przyjmie w naszym ogródku czy w miejscu, które mamy wolne do posadzenia jakiejś roślinności. Ale niemniej jednak 21, od której godziny? Od godziny 10. Od 10 zapraszamy na kwiaty ogrodów i mazowieckie majowe muzykowanie. Chwilę później rodzinna niedziela, kolejna. Tak, kolejny raz zapraszamy całe rodziny, dzieci i opiekunów. Tym razem zajęcia poprowadzi pan Maciej Ostromecki. Jest to muzyk filharmonii i dowcipu. Już od 40 lat działa na estradzie muzycznej. Nagrywa nie tylko dla Polskiego Radia, ale też dla Telewizji Polskiej. Grał w wielu duetach. Wiem, że będzie też z tobą, Edyto, niedługo grał, także fajnie będzie go usłyszeć. Będziecie państwo go mogli usłyszeć właśnie z panią redaktor. Od 25 lat on koncertuje i nagrywa płyty z polsko-norweskim zespołem, także no rzeczywiście osoba bardzo znana. W trakcie rodzinnej niedzieli opowie wszystkim uczestnikom o swojej przygodzie z muzyką. W programie zaprezentuje różne instrumenty, różne opowieści muzyczne, będą zabawy z rytmem, wydobywanie dźwięków z ogromnego instrumentarium, takiego egzotycznego, ale i perkusji. No i na koniec dzieci wykonają same instrumenty i myślę, że w związku z tym, że to jest zaraz po Dniu Matki, bo to będzie 28 maja, to myślę, że jakiś mały koncercik na tych swoich instrumentach też dla tych swoich mamuś zagrają. Czyli lista, czy liczba osób, które mogą wziąć udział w tych warsztatach jest ograniczona w jakiś sposób? Nie, nigdy nie robiliśmy żadnych zapisów, zawsze robimy rodzinną niedzielę bezpłatnie, kto chce, przychodzi i jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ ona cieszy się dużym zainteresowaniem, ale jakoś zawsze tak się fajnie układa, że każdy znajdzie miejsce, nie ma tak, żeby dla kogoś nie starczyło miejsca. Czyli 28 maja o której godzinie? Od godziny 11 do godziny 15. Zapraszamy na rodzinną niedzielę do muzeum, oczywiście w budynku ekspozycyjnym przy ulicy Warszawskiej. Dokładnie, tak jak zwykle. Muzeum Szlachty Mazowieckiej, podobnie jak Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, włączyło się do projektu Koleją do Kultury. Tak, jesteśmy bardzo dumni, że przystąpiliśmy do tej akcji. Jesteśmy partnerem w akcji Koleją do Kultury. Dzięki niej każdy, kto zakupi bilet na przejazd kolejami mazowieckimi, będzie mógł skorzystać ze specjalnej oferty tańszego biletu, a u nas ten bilet będzie tańszy aż o 50%. W pociągach są już emitowane spoty reklamowe właśnie naszego muzeum, więc zapraszamy państwa, bo akcja trwa do końca roku. Także każdy, kto przybędzie do nas z biletem, będzie miał tańszy wstęp i będzie mógł obejrzeć nasze ekspozycje. To jest taka wiązana umowa, prawda? Muzeum daje tańsze wejście do swoich obiektów, natomiast zyskuje szeroką reklamę w pociągach Kolei Mazowieckiej. Czy liczycie na to, że ta reklama przyciągnie turystów także z Warszawy do Ciechanowa? Jak i do Gołodczyzny. Jak najbardziej. Zresztą pojawiły się już pierwsze osoby, które odwiedziły nas właśnie z biletem Kolei Mazowieckich. Także jesteśmy pełni optymizmu i nadziei i czekamy oczywiście na wszystkich turystów. Ja również zapraszam, bo na pewno te wszystkie obiekty, o których dzisiaj rozmawiałyśmy, są warte obejrzenia i zapraszam nie tylko w noc muzeów, ale też w każdy weekend i w każdy inny dzień. I na zamek, i na warszawską, i do Gołodczyzny. I do Gołodczyzny. Bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę w studio. Przypomnę, że moim państwa gościem w dzisiejszej audycji Goście Dnia była pani Nina Matczak z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Dziękuję.
Na kolejnego gościa dnia zapraszam Państwa w poniedziałek o 13.10. Moim gościem będzie dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, pani Teresa Kaczarowska oraz dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku, pani Elżbieta Wiśniewska. Panie opowiedzą o festiwalu imienia księdza Macieja Sarbiewskiego, który już lada chwila i w związku z tym festiwalem mnóstwo atrakcji i wydarzeń. Zapraszam do usłyszenia w poniedziałek o 13.10.